Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku, a dzisiaj znowu odcinek grzybowy. Tak, po 2 tygodniach przyjechałem do lasu i patrzcie, są kureczki, tu już widziałem. Nikt nie był od 2 tygodni, a zobaczcie, są kureczki. Ale dzisiaj przyjechałem na prawdziwki zobaczyć, bo już tam się koledzy chwalili, że znajdują prawdziwki, więc idę szukać prawdziwków. A kurki przy okazji sobie troszkę nazbieram. Słoneczko sobie tam powoli wstaje. A ja szukam. Co tam piesek? Tutaj mam trochę kureczek. A patrzcie, co ja tutaj mam. Kozia broda następna. Bardzo fajna. Będzie może na flaczki dzisiaj. Tam mam auto blisko, więc na razie jej nie będę brał, bo nie chcę jej dźwigać. Bo idę dzisiaj troszkę daleko w tamtą stronę. I co, może się w końcu jakieś prawdziwki trafią, bo już dawno znalazłem jakieś prawdziwka. To idę dalej szukać grzybów. No i zobaczcie, mamy 2 pierwsze prawdziweczki dzisiaj. Patrzcie, jakie ładne. Jakie młodziutkie, fajne. Patrzcie. I tutaj drugi. Jak tu mówią, trzeba wykręcić, tak? Nie wolno wyrywać. Tak mnie fachowcy uczą w komentarzach. O, oj, widzicie, co się stało, jak wykręciłem? Czapka się obrywała. Ale i tak strasznie robaczywy. Tylko czy ten będzie zdrowy. Będzie czy nie? No niestety. Robaczywy i to strasznie. No trudno. Szukamy dalej. Jest następny, patrzcie. Czyli jednak się zaczęło. Ten też pewnie robaczywy. Prawdziweczek. Na pewno robaczywy. Już to czuję po korzeniu. Oj. No niestety. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Na razie same kureczki. No i tam się jeszcze 4 prawdziwki trafiło. Ale to dopiero początki. Nie ma co tak na siłę szukać. Deszcz trochę popada wczoraj. Fajnie jest mokro w lesie. Czuć jesień. Takie fajne, chłodne poranki. Bo w tamtym roku cały wrzesień było po 25-28 stopni. Normalnie był taki gorący wrzesień. A w tym roku jest bardzo fajnie. Jest tak chłodniutko, idealnie po prostu na grzyby. Mam nadzieję, że te grzyby będą. W tamtym roku była straszna lipa, nic nie było grzybów. A w tym roku jest po prostu masa kurek. A zobaczymy, jak będzie z prawdziwkami. O, piesek coś znalazł. Co ty masz, piesek? Jakąś kość. O, jakąś kość znalazł i sobie gryzie. A ja szukam, tu takie stare kuleczki, ale tu są takie jeszcze jakieś młodsze troszkę. Trzeba je zabrać na sosik. Jakiś pająk mi się tu czepił do palca. Co ty tam, piesek, gryziesz? Pokaż, co ty masz. Kość. Co ty masz? Pokaż. Roga masz, tak? Roga znalazłeś. Pokaż. Pokaż, Jonuś. Pokaż, puść. Patrzcie, co znalazł. Kawałek czaszki z koziołka. Ja myślę, że no w sumie tu jest kość. Tak, znalazłeś znowu. Kiedyś też znalazł taki kawałek roga. A dzisiaj 2 takie. Tak, Jonuś. Co ty znalazłeś? Co ty znalazłeś? Masz, jest, gryź sobie. No i trafiają się jeszcze takie miejsca, zobaczcie. Tamtędy zawsze przechodziłem obok i nie widziałem tych kurek. Patrzcie, ile to takich starych już jest, to właśnie takich już. One po prostu tu gniją. Że ja ich wcześniej nie zobaczyłem. No nie, dziwne. Ale dobra, musimy je teraz zabrać. O. Może zrobię jakieś kurki jeszcze w słoiczku, jak się uda. Więcej nazbierać. A resztę to na sosik. Tyle kureczek mi się udało nazbierać. Ale zobaczyłem coś kątem oka. Tak, to jest to, co widzę. Zobaczcie. Znowu kolejne. Ale to jest piękny las, normalnie.
szósta albo siódma kozia broda w tym lesie. Normalnie aż się wierzyć nie chce. Ale to na pewno zabieram. Tylko jak ją wyrwać? O! To na pewno zabieram. Mam daleko do auta, więc nie będę się później tu wracał czy coś. O, troszkę odkroić ten brud. Już widać troszkę pleśnieje. Taka troszkę starsza. Ale troszkę się odkroi i będzie. Zobaczcie, jaka piękna. Zabieram, idę dalej. O, pod tamtą sosną znalazłem kozią brodę. O, zobaczcie, jaki tutaj prawdziwek jest. Ale gigant. Ale gigancior, patrzcie. Tylko na pewno roboczywy, ale... Ale jest, coś się trafia. Bardzo mnie to cieszy. A tutaj w poprotkach skrywa się prawdziwek. Ale już stary, ślimaki go jedzą. Ale jest kolejna sztuka. No i co tu mamy, piesek? Co tu mamy? Następnego prawdziweczka. O, ten już młody, fajny. Patrzymy. Zdrowiutki. Oczywiście zabieram. No i szukamy dalej. Idę zobaczyć w miejsce, gdzie razem z Karoliną znalazłem strasznie dużo kurek. Tu wam się wyświetli tytuł filmu. O, tutaj macie w rogu. Tysiące grzybów w jednym miejscu. Normalnie był taki wysyp kurek, że jeszcze wierzyć nie chciało. Idę właśnie w to miejsce zobaczyć, ale przy okazji to jeszcze wyzbieram. Ciekawe, czy tam będą. Dwa tygodnie tam nie byliśmy, ponad. Ciekawe, czy coś tam urosło. Oby. Dotarłem już na miejsce, ale słabiutko jest. Parę kureczek widzę. No i co? Taki jednorazowy wysyp był. Zbieraliśmy tu prawie cały koszyk. No i tyle. O, trafiałeś w takie pojedyncze sztuki. Ale słabiutko jest. Myślałem, że będzie więcej. Ale cóż, trzeba się cieszyć z tego, co jest. No i co? I to by było na tyle w tym miejscu. Słabiutko. No i co? Chodzę, szukam. Szukałem tej jednej koziej brody, co dwa tygodnie temu znalazłem. Taką małą. Ale już jej tam nie było. Coś musiało ją chyba zjeść. No i teraz szukam tej drugiej. Ale nie mogę trafić tego miejsca. Gdzieś to było, przy takim pniaczku sosnowym. Gdzie to może być? Chyba widzę to miejsce. Ale ta kozia broda już nie urosła. To jest to miejsce? Tak. No i zobaczcie. Nie urosła. Oj. Co się zjadło. I tyle. Szkoda. Ale no nic, idę dalej. Może się trafi jeszcze jakaś inna. No to jestem przy tej koziej brodzie, co na początku znalazłem. I co, trzeba je zabrać. No jest taka brudna. Trzeba tu obciąć. O, i można zabierać. Do osuszenia. Albo od razu zjem. No i nastąpiła tradycyjna zmiana miejscówki. Tu mam jedną kurkę, a tutaj młody prawdziweczek. Cyk. Mamy pierwszego. Oby było więcej. Zobaczcie, tyle kureczek tylko. Ale znalazłem zajączka. Pierwsze zajączki się trafiają. Są dobre takie marynowane, tylko takie malutkie. Bo duże dla mnie są za gorzkie. Nie wiem, chyba go zabieram. Zmieszam go z kurkami. Jak będę robił do słoiczków. Zdrowy? No oczywiście, że zdrowy. Zabieramy. No i zobaczcie, co ja znalazłem. Pierwszy w tym roku
Muchomor czerwony. Jak się już muchomory te czerwone zaczynają, czyli jesień się już zbliża wielkimi krokami, a ja tutaj mam, zobaczcie, kureczki. Ale powiem wam, słabo jest w tym miejscu. Ktoś tu regularnie chodzi i mi zbiera te kurki. Ale coś tam się znajduje. Ale słabiutko. Jeszcze pochodzę z pół godzinki i zawijam do domu. Takie ładne bluzki tutaj rosną. A tutaj rośnie jeszcze piękniejszy kozaczek czerwony. Zobaczcie, jakie ładne. O, z tej strony taki troszkę biały. Ale zabieram. Bardzo dobry grzyb. Smaczny. No i mam następnego. Zobaczcie. Popatrz, piasek, jaki ładny grzybek. Już byś chciał zjeść, co nie? I co? Na pewno zdrowy. Te kozaki zawsze są zdrowe. O. Oczywiście zabieram. No i mamy kolejnego. Zobaczcie. Trafiają się kozaczki ładne. Oj, ten już zjedzony. Ale jest zdrowy. Zdrowiutki, więc ja go zabieram. Zjem go jakoś. Takie piękne kureczki się trafiły jeszcze w tych brzuszkach. Takie ładne, grube. Zobaczcie, ile ich tu jest. A już myślałem, że nie będzie kurek. Już mówiłem ostatnio, to już koniec, więcej nie będzie. A jednak jeszcze rosną. Nie żebym narzekał, ale no. Są kureczki. Tu gdzieś jeszcze widziałem chyba. Ale patrz, jak już liście lecą z drzew. No nie, aż się wierzyć nie chcę. Zima chyba szybko w tym roku przyjdzie. Serio. Idziemy dalej. Czy tu coś jeszcze będzie rosło? Czy już nie? Są te siniaki takie. Ja tu mówię siniaki, piaskowce. A, to już zjedzone całkiem. Jestem teraz w takich modrzewiach i zobaczcie, co ja znalazłem. Pierwsze podgrzybki, ten taki zjedzony. Piękny podgrzybeczek. A tutaj jest jeszcze ładniejszy, zobaczcie. Taki podgrzybeczek. No i co, jest zdrowy czy nie? Oczywiście, że jest zdrowy. Zabieram. Ale się zaczęło, normalnie wszystkie grzyby są. Jeszcze muszę pojechać na Rydze, zobaczyć, czy będą. A tak poza tym, to już wszystkie grzyby rosną. Prawdziwki, podgrzybki, kurki, siedzunie. Jeszcze czekam na kanie. Może się w końcu pojawią. Ale po prostu jest cudownie. Mamy tu prawdziweczkę, ale widzę, że on już jest cały zjedzony. O, zobaczcie. Jak go żuczki wygryzły. O, nawet tutaj jeden siedzi. No niestety. Jest prawdziweczek. Zdrowy czy nie? Raczej tak. Zdrowiutki. Dobra, zabieram. A tutaj wszędzie rosną kurki. W takich buczkach. Takich małych już nawet nie zabieram, tylko te większe. O, i do wiaderka. Skończyłem nagrywać. Patrzę tutaj przed siebie. A tutaj jeden prawdziweczek. Drugi, trzeci. I tam czwarty. Ciekawe, czy będzie więcej. Dobra, zabieramy. Na razie tutaj mamy odkładę. Popatrzcie, jak ładnie rośnie. Drugi. Tu mamy trzeciego.
trzeci, tutaj taki mniejszy czwarty. Piąty, o, patrzcie, tu jest piąty. Tu mamy piątego. Gagatka, o, ten troszkę zjedzony. Czy coś tu jeszcze rośnie? Chyba nie. Czyli z tamtym będzie sześć w jednym miejscu. A tutaj kureczki, od razu je zabiorę. Sześć prawdziwków się trafiło. Zobaczcie. Zobaczyłem kureczki, ale tak patrzę tutaj, tutaj jest jeden taki malutki, a tutaj drugi rośnie prawdziweczek, zobaczcie. Tutaj mamy i tutaj dwa następne, czyli już osiem. Trzeba się tutaj pokręcić jeszcze, może będzie więcej. Przy samej drodze i mamy dwa kolejne prawdziweczki. Zobaczcie. O, ale się zaczęło. Patrzcie, ile już mam. A tutaj dwa następne. Troszkę zjedzony, ale jest. I drugi. I cyk do wiaderka. No i kończę moje dzisiejsze grzybobranie. Zobaczcie, ile prawdziweczków. Pod spodem prawie pół koszyka kurek. No i co? Ja jestem bardzo zadowolony. Prawdziweczki są, dwie kozie brody. Grzybobranie moim zdaniem bardzo udane. No i tak, ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.